Polacy są w światowej czołówce, jeśli chodzi o upodobanie do grillowania, a grillowanie to sztuka. Masz rację. Warto zadbać o odpowiedni sprzęt, a także dobrze dobrać produkty, które chcemy ugrillować. Ty to myślisz praktycznie, ale to nic dziwnego, przecież grillowanie w twojej rodzinie jest pasją. No tak, i to całkowita prawda. Jednak czasami trzeba naradzić się ze specjalistą, a takim jest Aleksander Kowganko. Cześć. Siemanko. A czy na Litwie grillowanie jest popularne? Tradycje pieczenia na ogniu na całym świecie, w tym na Litwie, są bardzo stare. W ostatnich latach ogromną popularność zyskały japońskie grille. Tam są znane i używane bodajże już od kilku tysięcy lat. U nas zainteresowanie nimi wzrosło podczas epidemii COVID-19 i kwarantanny. Zamknięci w domach szukaliśmy dla siebie jakichś zajęć. Co zwykle robią mieszkańcy Litwy na własnych podwórkach? Smażą szaszłyki. Okazało się, że są też takie proste w użytkowaniu urządzenia, w których można przygotować dania wędzone na gorąco lub na zimno, pieczone, grillowane. A to jak rozpoczęła się twoja przygoda z grillowaniem? Zawsze lubiłem gotowanie, bo w mojej rodzinie robili to i mama, i tata, i siostra. Kiedy ma się dom z ogródkiem, oczywiste, że ma się też jakiś sprzęt do grillowania. Podali znajomi, dzielili się przepisami. Kolega dołączył mnie do grupy miłośników grillowania w mediach społecznościowych. Dzięki temu odkryłem, że na przykład żeberka można nie tylko piec, lecz także wędzić. I tak wiele sposobów. To było bardzo interesujące. Tak się zaczęła moja przygoda kulinarna. Najpierw grillowałem dla siebie, teraz dzielę się tą umiejętnością z innymi. No to słuchaj, musisz pokazać naszym widzom, jak rozpalić takiego grilla. Pokażę i opowiem. Mamy tu węgiel drzewny. Radzę wybierać taki, w którym są duże kawałki, bez kurzu i odpadków. Taki węgiel długo utrzymuje pożądaną temperaturę. Przychowywać go należy w suchym miejscu, a dalej wszystko jest proste. Wsypujemy do środka. No to widzisz, pierwsza rzecz to dobry węgiel. Grubej frakcji. Tak. Otwieramy dolny i górny zawór. Do rozpalenia używamy suchej podpalki. Rozpalarki można wybierać gazowe lub elektryczne. Jeśli bardzo nam się śpieszy, dodajemy podpalkę. Dzięki temu grill szybciej rozgrzeje się. Pokrywkę zamykamy dopiero wtedy, gdy podpalki spalą się. I czekamy, aż osiągniemy pożądaną temperaturę. I to wszystko? Cały proces jest zakończony? Zgadza się. Nic skomplikowanego. Za chwilę będziemy mieli rozżarzone węgle i co na nich ugrillować. Wszystko, cokolwiek chcecie zjeść na kolację. Cudowna odpowiedź. Mogą to być nawet wędzone lody czy kawior. Burgery, szaszłyki, steki, bruschetta, szarpana wieprzowina lub wołowina. Wszystko zależy od chęci i cierpliwości. Wiem, że ludzie potrafią upiec na grillu nawet ciasta czy sękacze. Wow! Wypróbowałem już różne sposoby i różne dania. Wyzwaniem na ten sezon jest dla mnie pizza. Tego jeszcze na grillu nie robiłem. Dziękujemy za lekcję grillowania i rozmowę. Dziękuję, życzę udanego grillowania. Bardzo ci dziękujemy. Nie ma za co. Zbliża się finał Eurowizji, więc jest to okazja, żeby zaprosić znajomych na wspólne oglądanie. No to co, Greto? Robimy twoje ulubione danie? Nareszcie! Będą to burgery, ale w wersji mini. A ja znam osobę, która uwielbia burgery i jest ekspertem od Eurowizji. To Ramuna Zilnis, redaktor litewskiej państwowej telewizji LRT. Burgery kojarzą się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Są symbolem amerykańskiej popkultury i stylu życia. W rzeczywistości jednak pochodzą z Europy, a dokładniej z niemieckiego miasta Hamburg. To właśnie tam w XIX wieku popularną przekąską stała się bułka z nadzieniem zmielonego mięsa wołowego, nazywana Hamburger Rundstück. W tym okresie większość Europejczyków podróż do Ameryki rozpoczynała po Hamburgu, gdzie znajdował się jeden z największych europejskich portów. Wraz z nimi burgery dotarły do Nowego Jorku. W tamtejszym porcie zaczęto więc serwować bułki w hamburskim stylu. Z czasem kucharze zaczęli dodawać do nich ketchup i plastry cebuli, a burgery na stale zagościły w menu najbardziej znanych restauracji. Robiąc burgery, warto zwrócić uwagę na trzy składowe rzeczy. Bułkę, mięso i sos. I dzisiaj zrobimy naprawdę perfekcyjne burgery. Czyli robimy moje ulubione danie i zaczniemy od przygotowania ciasta na buleczki. A ja zrobię dżem cebulowy. Więc mamy tu 600 g posiekanej w cieniutkie piórka czerwonej cebuli.
Do miejsca miksera wkładamy 500 g mąki. Wlewamy 300 ml mleka. A ja do dużego garnka wlewam porządnych lust oliwy z oliwek. 7 g drożdży. Dwie łyżki cukru, jedną łyżkę soli i jedno jajko. Ja też do garnka dodaję 30 g masła. I właśnie to połączenie masła z oliwą z oliwek powoduje, że oliwa nie pali się. No i ciasto wyrabiamy na minimalnych obrotach. To więc na tłuszcz cebulka i teraz na średnim ogniu taką cebulkę będziemy smażyli, dusili przez około 20-30 minut, aż porządnie zmięknie i zacznie się naturalnie karmelizować. Kiedy widzimy, że ciasto jest elastyczne, wtedy powoli dodajemy 150 g masła i nadal wyrabiamy. Ciasto mamy wyrobione. I teraz w tym momencie chcemy tu dodać 150 ml wytrawnego czerwonego wina. No i czekamy, aż odparuje. No, ciasto jest idealnie wyrobione i odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto będzie wyrastało przez około 1,5 godziny, jednak my przyspieszymy ten proces i wstawimy ciasto do piekarnika, który jest nagrzany do 30 stopni. I w taki sposób ciasto urośnie nam przynajmniej za pół godziny. Bo wszyscy bardzo chcemy burgerów. No. Trochę już odparowało nam tu wina i możemy teraz dodać ocet balsamiczny. Myślę tak około 2 łyżek. Dodajemy też tymianek, tak? Tak, to dla świetnego aromatu. Cukier trzcinowy, 2 łyżki. No i rzecz jasna, sól, taka szczypta. Cynamon, on doda takiej korzenności. No i rzecz jasna, pieprz. Jeszcze chwilka na ogniu, niech to pobędzie. Wszystko. Mamy tę cebulkę gotową. Świetnie pachnie, świetnie wygląda, a jeszcze lepiej będzie smakowało w burgerze. Myślę, że przełożmy to do misy i niech to wystygnie. A my zrobimy sos, bo sos to bardzo ważna rzecz w burgerach. Oj, tak. I nasz sos będzie, powiedzmy, bardzo banalnie prosty, ale bardzo smaczny. Mamy tu korniszonki oraz kapary, które teraz bardzo drobno posiekam. 2 łyżki kaparów. To ja może ogóreczki. Proszę bardzo. I musimy z tych kaparów zrobić taką niczym pastę kaparową. A ja już tu w misie mam 2 łyżki tłustej śmietany, do której dodaję 3 łyżki majonezu i wymieszajmy to. To więc cóż, kapary. No i do sosu dodamy trochę koperku. A ja jeszcze drobno posiekam cebulkę. To dodawaj tu korniszonki. Mój ulubiony koperek też do środka wędruje. Jeszcze do tego 2 ząbki czosnku, które warto zetrzeć na takiej drobnej tarce. Faktycznie sos już prawie gotowy, ale ja zawsze lubię go doprawić trochę sokiem z cytryny, a nawet możemy dać tu skórkę z cytryny. I warto też to doprawić solą oraz pieprzem. A więc zabieramy się za trzecią składową naszego burgera. Będzie to mięso, które należy wybrać bardzo i bardzo jakościowe. My mamy w naszym wypadku mięso, które dojrzewało. No tylko jasne, trzeba takie mięso zmielić. Mięso mamy już bardzo ładnie zmielone. Teraz stawimy mięso do lodówki, bo będziemy smażyli go trochę później. No, jestem bardzo ciekawa, jak to nasze ciasto. Ciasto chyba już urosło. Cieplutkie, ja żywe. Ja zamienię swoją deskę na stolnicę, więc posypmy sobie stolnicę odrobiną mąki. Mówiłem, że będą to mini burgery, bo jednak chcemy mieć takie burgery na imprezę, czyli aby każdy zjadł po jednym, więc musimy formować bardzo małe buleczki. Takiej porcji ciasta na jedną buleczkę wystarczy. Więc na początku zróbmy porcję ciasta. Malutkie, chaotyczne kawałeczki. Starajmy się, aby były jednak tak o podobnej wadze. I z takiej porcji ciasta otrzymamy około 25 do 30 burgerków, więc to jest taka porządna ilość burgerów na spore towarzystwo. No i mamy uformowane te skrawki ciasta. Zaczynamy od tego, że kawałek ciasta układamy na stolnicę i od krawędzi do środka zaginamy, formując taką, powiedzmy, no, wstępną kulę. Następnie zlączeniem do dołu ręka i zaczynamy to tak kręcić, tak kulować,
I tu ważnie, aby na stolnicy nie było zbyt dużo mąki, a w końcu robimy dwa ruchy. Do siebie i jeszcze raz do siebie. No i w efekcie mamy perfekcyjnej formy burgerek, które od razu warto przełożyć na blaszkę do pieczenia. Mamy uformowane buleczki, które teraz najlepiej odstawić na około 20 minut, aż urosną. Jednak my już tu w czasie formowania naprawdę sporo czasu spędziliśmy i nasze buleczki już zaczęły rosnąć, więc teraz będziemy je smarowali rozmąconym jajkiem. Uformowane buleczki wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 15 do 20 minut. A my zabieramy się za mięsko. Musimy uformować 30 porcji. Jak i mówiłem, nie doprawiamy, doprawimy w samym końcu. A teraz bierzemy trochę to tak, kulujemy i odłóżmy to na stolnicę. Myślę, że ja już mogę patelnię ustawić, aby się nagrzewała, bo jednak burgery, a na ogół wołowina, lubi taki szok temperatury, kiedy wrzucamy na gorącą patelnię. Wówczas otrzymujemy bardzo ładnie skarmelizowaną skórkę. Myślę, że jest dobrze rozgrany olej. Wrzucamy tak, po kilka naraz i dosłownie kilka sekund na patelni. Ja lubię to jeszcze trochę tak splaszczyć szklanką. Mięso musi być ładnie zrumienione, a jednocześnie soczyste i trochę różowe w środku. Więc w tym momencie doprawiam solą, pieprzem. Więc minęło 30 sekund, obracam burger. O, widzisz to? Kolorek, super. Przekładamy i posypujemy cieniutką warstwą sera. Jako, że jeszcze burger ma w sobie trochę temperatury, to ten ser się roztopi. Smażymy do tego momentu, aż usmażymy wszystkie kotleciki. No i burgerów nie ma bez dodatków, więc wybieramy na swój gust. Kotleciki mamy gotowe, sos gotowy, dżem cebulowy też i chyba grato gotowe jest co? Buleczki. Tak, są już upieczone. Powiem wam szczerze, że trzeba trochę odczekać, aniż będziemy formowali burgery, bo bułki muszą tak postać 15 minut. Jednak ja nie mogę się doczekać. Myślę, że jednego burgera zróbmy już teraz. Po prostu pokażmy, jak to będzie wyglądało. Więc weźmy tą sezamową buleczkę. Trzeba ją teraz przekroić. Na to sos. Ładny kotlecik z roztopionym serem. Odrobina chutney. Pomidor. Trochę salaty. Druga buleczka z góry. I voilà! Mamy gotowy nasz mini burger. Inny zrobimy identycznie. No i takie burgery będą świetną przekąską podczas sobotniego finału Eurowizji. No Greto, a nasz dzisiejszy gość zdradzi ci, jak ten konkurs wygląda od kuchni. Jestem bardzo ciekawa. Ramūnas Zilnys, dziennikarz muzyczny, redaktor działu muzyki popularnej w litewskiej telewizji państwowej LRT. Prezenter radiowy, juror konkursów muzycznych. Przeprowadził wywiady z niemal wszystkimi litewskimi wykonawcami oraz wieloma gwiazdami światowej sceny muzycznej. Zasiada w Litewskiej Radzie do Spraw Kultury. Od 2020 roku dla litewskich widzów komentuje konkurs piosenki Eurowizji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, że pan zrobił wywiad z każdą litewską gwiazdą. To prawda? Może nie jest to do końca prawda, ale rzeczywiście, z wieloma litewskimi gwiazdami przeprowadziłem wywiady i nie jeden. A skąd ta pasja do muzyki? Zaczęło się w dzieciństwie. Każde dziecko ma jakieś marzenie. Zostać piłkarzem, kosmonautą, biznesmenem. A ja oglądałem w telewizji teledyski zagranicznych gwiazd i stwierdziłem, że to fascynujące, że chcę wiedzieć o nich coś więcej. Informacji szukałem w różnych pismach muzycznych, między innymi polskich. Dzięki temu nauczyłem się języka polskiego. Nie chodziłem do szkoły muzycznej, nie gram na żadnym instrumencie, ale już jako nastolatek prowadziłem program muzyczny w radiu, pisałem artykuły. Hobby stało się moją pracą. A czy z każdym rokiem pan odnajduje jakieś nowe perełki na tej scenie muzycznej?
Cieszę się, że na litewskiej scenie pojawiają się nowe talenty. Tworzą muzykę, mają teraz więcej możliwości zaprezentowania swojej twórczości. To jest dobry czas dla tych muzycznych perełek. No i chyba w czasie Eurowizji pan odnajduje jakieś nowe perełki. Eurowizja to miejsce, gdzie można spotkać wykonawców z krajów, w których nigdy nie byłeś. I nie mam tu bynajmniej na myśli Polski. A propos, kilka dni temu rozmawiałem z Blanką. Kiedy powiedziałem, że zostałem zaproszony do waszej telewizji, prosiła, żebym was pozdrowił. Dzięki Eurowizji poznajemy muzykę, której zazwyczaj nie szukamy gdzieś w zasobach internetu. Słuchamy tego, co grają w radiu czy telewizji. A konkurs piosenki to miejsce, gdzie spotyka się cała muzyczna Europa. Na Litwie Eurowizja jest bardzo popularna. W odróżnieniu na przykład od Polski. Polska to duży kraj. Odbyło się tam mnóstwo festiwali, koncertów, dlatego Polacy nie ekscytują się zbytnio Eurowizją. Jestem jednak przekonany, że w głębi serca interesują się, co tam się dzieje i gdyby wygrali, bardzo by się cieszyli. No a co trzeba zrobić, żeby ją zwyciężyć w tym konkursie? Jestem przekonany, że nie da się wygrać, jeśli nie ma odpowiedniej piosenki. Niekoniecznie musi być bardzo ładna i natychmiast wpadająca w ucho. W tym roku typowana jest Finlandia. Choć utwór nie specjalnie ładny, ale widowisko efektowne. Idealnie, kiedy jest i dobra piosenka, i show. A czy trudno jest komentować Eurowizję? Bo ciągle, kiedy oglądam, to tak na bieżąco trzeba wszystko skomentować i zdążyć ze wszystkimi. Pierwsze dwie minuty czujesz strach, bo siedzisz w szklanej budce, z której widzisz wszystko, co się dzieje na scenie i na widowni. Masz świadomość, że cokolwiek palniesz, usłyszy pół Litwy. Potem jednak wyluzowujesz i po prostu opowiadasz. Finał trwa 4 godziny. Jest to męczące, ale jednocześnie sprawia ogromną radość. Czyli dla pana to poważna praca. Tak, to poważna praca. Konkurs trwa 2 tygodnie. W tym czasie odbywa się mnóstwo konferencji prasowych, spotkań, piszę artykuły, przygotowuję materiały radiowe i telewizyjne, prowadzę wywiady z wykonawcami. 5 godzin snu to już luksus. Nie ma czasu na siedzenie w barach, chodzenie na dyskoteki. Trzeba się skupić na pracy. Mówił pan, że był ponad 20 razy na Eurowizji. A co dziennikarze jedzą w Green Roomie? Należy rozróżniać zaplecze i green room. Na zapleczu, gdzie wykonawcy i towarzyszący im dziennikarze spędzają większość czasu, każda delegacja ma niewielkie pomieszczenie. Jest tam kilka butelek wody, wieszak, lustro, stół, krzesła. W holu są bary, gdzie serwują darmową kawę i herbatę. Można kupić jakąś kanapkę lub salatkę. Natomiast green room to strefa w sali, gdzie wykonawcy czekają na wyniki głosowania. Dostają tam lampkę wina i szklankę wody. Słowem, podczas konkursu nie ma możliwości jeść coś dobrego. No to smutno. Smutno, bo trzeba smutno. Dobrze jeść. Jedzenie to podstawa. Jednak naszym z Gretą pojęciem Eurowizja to super powód na domówkę, na taką imprezę, aby zebrać wszystkich kolegów, przyjaciół, rodzinę. Dobrze zjeść i fajnie spędzić czas. I więc my dzisiaj przygotowaliśmy taki przepis, który świetnie na taką domówkę pasuje. Smacznego. A, skanowicz? To jest zdecydowanie smaczniejsze niż kanapka z kielbasą, którą w ubiegłym roku jadłem na zapleczu konkursu w Turynie. Ale wiecie, jednej przekąski na taką imprezę to za mało, więc łapcie drugą. Kukurydziane placki tortilli należy pokroić w rąby. Rozgrzewamy olej i w głębokim oleju smażymy przez około 1-2 minuty, aż się zrumienią. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu. Doprawiamy z solą, ulubionymi przyprawami i voilà! Domowe nachosy są gotowe. Bardzo dziękujemy za rozmowę i ciekawostki Eurowizji. Dziękuję za zaproszenie, było świetnie. Dziękujemy. Widzimy się za tydzień, odkryjemy wam wszystkie wartości kombuczy. Na pożegnanie chcę zadać wam pytanie, które nieraz zaskakuje uczestników walk mózgów. Najpierw zapytam o uczestnika Eurowizji z Litwy pochodzenia polskiego. Ewelina Saszenko. Ewelina Saszenko. Żynoma, rzeczywiście. Ilu językach brzmiała jej piosenka? 5. Po francusku. Po angielsku. A, i jeszcze gesty. Tak, ludzie często o tym nie pamiętają, a występ Eweliny był wyjątkowy. Do dziś myślę, że to była przepiękna piosenka.